Cześć, jestem Kładek do was w kolejnym odcinku Let's Play Wizard 101. Oczywiście, tak jak ostatnio, jesteśmy na wielkiej arenie i od samego początku rozpoczniemy sobie odcinek od zabicia kolejnego czempiona areny, którym jest Cyklop Bert Młotowłos, chyba. Jest dobrze przeczytałem. Tak, Młotowłos, dokładnie. Gościu ma młotki zamiast włosów. Dobrze, że ma hełm, bo pewnie by śmiesznie wyglądał. Ale w każdym razie, gdzie ten gościu jest? Prawie na samym końcu areny. To jest chyba przedostatni czempion. Ten ostatni będzie chyba tam, ale za nic nie pamiętam, kto nim będzie. Nie wiem, czy nie czasem jeden z takich, wiecie, pieskowych golemów. To jest bardzo prawdopodobne. Albo jakiś krok. To też jest w pewnym sensie możliwe. Ale zobaczmy. Czy karty są w porządku? Tak. Wszyscy tak gadają. Karty są mniej więcej w porządku. Tak więc chodźmy. Mid jest tak banalny, że to nie powinno być żaden, że to nie powinien być żadnym problemem. Tężna błyskawica, to się jednak nie przyda. Drugie sobie wykorzystam na tego miłego pana, który wcale nie jest miły. Ale mu to waliłem. Ho, to się pewnie czuje taki, no, co nie? Nie. To sobie możesz robić. Już myślałem, że wiadomo, co będzie chciał zrobić. To by było naprawdę chamskie z jego strony. Tak. Pobywają teraz Uber Pips, ponieważ chciałbym użyć szkieletora pirata. Teraz? O! Już wolę to niż wiadomo co. Nie ma. Nie ma. To może jakiś inny plan? Nie, dobra, pas. Pas. Bo nie ma szans. Lol. Zmarnował to i to na nietoperza. Brawo. Przy okazji to był w pewnym sensie test synchronizacji. Wiecie, to, to. Dobra. Jeden taki wampir na pewno mi się nie przyda. Dlatego się do rapierata poświęcimy na tego pana, tego młotowłosego pana. Siedemset, chyba nawet wampir by go zabił, chociaż w to powątpiewam w pewnym sensie, ale może. Znowu to robię. Strażnik już nie powinien być takim wielkim problemem, tak więc nie ma już się czego bać. Och, śpiący jestem. Tak troszkę to naprawdę śpiący jestem, bo wczoraj do późna czytałem sobie Harry'ego Pottera. Jestem szatem, prawda? No niestety, chyba tak. No bo strasznie mi się ta pierwsza część podoba. Czytałem już mniej więcej wszystkie oprócz pierwszej, bo tak zawsze miałem do niej jakąś tam niechęć. A tu się okazuje, że jest. Że jest jak najbardziej chyba drugą najfajniejszą częścią, jaką na razie czytałem. Chociaż. Dobra, przesadzam trzecią. Wampir już powinien ciebie rozwalić i przy okazji mnie troszkę uleczyć. Wampir jest właśnie fajny dzięki temu. Ogólnie szare śmierci są głównie takie. Jest taki chyba. Chyba 5, ale nie mogę. Nie. Na pewno więcej, ale ja znam przynajmniej 5, chociaż może 6. Dobra, znam tak. Zombiaka, czyli tego całego upióra. Aj. Którego już mamy. Wampira, tylko już mamy.
Straszaka, którego się nie mamy, ale mogliście sobie zobaczyć, jak on wygląda i tak dalej. Odbiera 500 życia i ulecza 250. Jest jeszcze strach na wróble i ktoś, kto mi wyleciał z głowy. Ale dopiero... A, taki jeden. No, już nie będę spoilerować, jak on wygląda. Ale taki dosyć ciekawy. Jak się pomyliłem, to możecie mi poprawić, ile jest tych czar, które odbierają życie i nas uleczają. Hultaj, Sokfi. Aż to hultaj. Nie, wolę z tymi hultajami, to lepiej nie zadzierać. Wiecie co? Myślę, że sobie teraz robię cięcie. I spotkamy się, kiedy zabiję tych dwóch. I, znaczy, tych czterech i tych dwóch. Dobrze? O, i jego. Dobra. Tak więc, cięcie. Chyba, że uda mi się jeszcze zabić jego. Ha, zajebiste zabójstwo, nagrane. Świetnie, to był dobry kill. No to teraz zbieram na cięcie. Okej, okay, wracamy. Wszystkie tam kroki, które musieliśmy zabić, zabite. I wszystkie te pająki też pozbyte. Co? W każdym razie, pierw porozmawiajmy z Mishem Arena o nas. O, no wiedziałem, że jakiś, powiedzmy, krok. Nic trudnego. Tak więc najpierw się zajmiemy tym gościem, a później oddamy misję dla Ako z tymi całymi... No, z tymi całymi... Jak im tam było? No, pająkami, o. Lol. Zapomniałem słowa pająki. Więc lecimy. Życie? Ba, no. O ile nie zrobi sobie tarczy przed obroną przed śmiercią. No to już mogą być małe problemy. Ale najlepiej pozbyć się go jak najszybciej, że zanim zrobi tą całą tarczę. Tak więc, lol. Wystarczy chyba zrobić coś takiego, a później walnąć wampira i już powinno go chyba raczej zabić. No bo to w końcu życie będzie spory wzrost. I zobaczmy, czy się nie myliłem. Zobaczmy, czy go to rzeczywiście rozwali. No bo ogólnie taki wampir wali właśnie 350. Z taką tarczą by walał jakieś, no, 410-420. A tego się ma prawie 600, tak więc chyba rzeczywiście się pomyliłem i to nie wali aż tak dużo, jak przewiduję. Ale się dobije tym, całym tym zakręciem, który... No... No, prawie. Dobije się tym całym zaklęciem zeropipcowym bez problemu, a później zajmiemy się strażnikiem, którego się boję tak naprawdę którego się boję tak naprawdę bardziej niż samego bossa. Zużył swoje pipce na czar ognia trzeciego stopnia, mimo że sam jest życia. Ciekawe. Skąd wziął taki czar wysoki, obcego z żywiołu. Tak więc dobra, jeszcze strażnik jego, myślę, że sobie zabijemy wampirem w połączeniu z tym ostrzem. To go raczej już powinno zabić, tak myślę. No to do tego jest chyba harmonia, nie, to zły, sorry. Tak więc nie, bo mogą być dylematy, ale jakby to była harmonia, to by go zabiło, bo byłby... O, świetnie. Byłby lekki wzrost. Dobra, na wszelki wypadek rzućmy sobie dodatkowo taką tarczę. I teraz już mam stuprocentową pewność, że wampir dałby radę go zabić, o ile tylko nie klapnie. I właśnie zauważyłem, że mam w cholery mało życia. Jeszcze się okaże, że strażnik mnie zabił. Dobra, o kurde, odrzuciłem życie. No tak, życie, uleczanie. Bo to mogło się rzeczywiście przydać, ale chyba obejdziemy się bez tego. Nie mylę się, panie wampirze. Milordzie. 600. 600? A. Dobra. To sporo.
naprawdę sporo. Spodziewałem się, że będzie mniej niż 500. Ach, te tarcze naprawdę potrafią sporo wyciągnąć. Chodź kamień, po przygodzie. Geralt, jego smok kamień przemierzali świat w poszukiwaniu Krokonomikonu, wielkiego artefaktu, który jest potrzebny Magisterowi. Nie możemy dopuścić, żeby on zdobył go przed nami, bo inaczej czeka zagłada całej spirali. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda ta fabuła. Czyli ktoś jeszcze został? Dobra, wiecie co? Idę do Ako. Chwileczkę. Nieważne, coś mi się udawało. Dobra, ważne. Ako. Oko. Oka. Aka. Co ja robię? Myślę, że chyba niedługo sobie skończę odcinek. Jednak tego ostatniego bossa... Chodźmy do tej klepsydry, do tej komnaty klepsydry, a nie mam życia do końca. A dobra, YOLO. Chodźmy do tej komnaty klepsydry, a ostatniego bossa zostawmy sobie na przyszły odcinek. Konej pieski czasu. Aha. Mam nadzieję, że harmonia. Chociaż nie wiem, czy mam nadzieję, bardziej bym wolał życie, ale... bardziej mi się kojarzy z harmonią, a wolałbym walczyć z harmonią bardziej niż z lodem. O, świetnie, harmonia i lód. Najlepsze jest to, że to chyba najmniej jest boss nawet. Dobra. Zabijemy go i kończymy odcinek. Ale czym? Nie tym, to jest pewne. Rzućmy na razie na niego ten czar. Później się zobaczy. Ten czar w połączeniu z taką na przykład... Zjawa też nam się rusza, raczej nie przyda. Pas. Co ty sobie dasz? Wzmocnienie. Ciekawe, czy zdążysz tego w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób użyć. Sorry, wiem, że widzisz we mnie śmierć, ale ja nie jestem przeciwnikiem. Ja nie jestem żadnym botem, więc na mnie życie tak nie działa jak na przeciwników w śmierci. No więc wiesz. Sorry. Chyba właśnie odrzuciłem coś, co mogło mi się jednak przydać. To go raczej nie zabije, tak więc dobra, zbieramy na szkieleta, jolo. Ale gościu ma teraz 3 pipsy. O, świetnie. Tak się marnuje właśnie życie. Róbcie to co ja i zostaniecie takimi słabymi graczami Wizarda. Więc pole powodzenia. Kurde. Dobra, to go już raczej powinno zabić, chociaż też mam małe wątpliwości co do tego. A nie, no to jest harmonia, więc powinno go zabić, ponieważ harmonia to jest lekkie tam przeciwieństwo śmierci, życia i mitu i właśnie jest dla tych szarów. O, powinno być lekkim tym wzrostem. Kurde. Ech, no nic. Mam nadzieję, że będę mieć jakiś zrobić co wyczar, bo z tego co pamiętam wszystkie odrzucałem, które mi wpadły. O, jest jakiś. Cudnie. Tak więc ciebie już rozwalimy. Zostaniesz mi ty, pomocniku. Już myślałem, że go jednak jakimś cudem nie zabiło. To by było trochę szkodliwe. Poleczamy się? Nie, idziemy na żywioł. Później za kilka minut będę to pewnie żałował. Mojego świetnego wyboru. Znowu klikam. Przestań kład tak klikać. To ci nic nie da. Klikając listę przyjaciół nie znajdziesz sobie przyjaciół. Jezus. Dobra, uleczam się. Ta walka jakoś tak jak na razie świetnie to nie idzie. Bo bardzo by mi się przydało jakieś wzmocnienie dla zatem wiecie, śmierć. Jakieś pułapki, jakieś ostrza, ale nie, na razie nic takiego nie wychodzi, bo chodź.
O! Dobra, ogółem. Teraz coś... No dziękuję, dziękuję bardzo. Z... Wreszcie coś, cokolwiek. I tak. Ty, zabij. To już raczej na pewno powinno go zabić, raczej na pewno. Raczej na pewno nie brzmi zbyt pewnie, ale... Uwierzcie mi, to się uda. Okej. Proszę bardzo. Zabiliśmy dzisiaj już sporo bossów i myślę, że na tym już skończymy. O, oka? Lol. That with his newfound strength he can use that power to defeat here. Give him my mark of the gladiator so that he can continue my legacy and I will be watching him. Jak już to wzruszają. Tylko jeszcze pergamin tutaj weźmy. Papirus. Proszę bardzo. So you were able to retrieve my father's mark of the gladiator? And you spoke to my father? He said he's proud that I'm carrying on the legacy? Why, that's great! I will do him proud and live up to his standards. Thank you, wizard. I'll never forget this. Tak więc proszę bardzo, mamy kolejny taki wątek poboczny skończony. Ten mi się naprawdę podobał, ale mniejsza. Mamy jeszcze do pokonania jednego gościa, ale jego sobie pokonamy w przyszłym odcinku, w następnym rzeczy jasna. A teraz standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.